Paalion został na zawsze zbanowany z Wojanowic przez hakera. Czy to koniec wspaniałej historii? Hej, cześć, witajcie, ja jestem Oskar z kanału Lamimy i witam was po moich wakacjach w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat obecnych wydarzeń na Wojanowicach i o tym, co będzie się działo dalej. Pamiętajcie, aby zostawić tutaj 3000 łapek w górę oraz subskrybować nasz kanał, bo już naprawdę za chwilkę wbijemy wymarzone 100 tysięcy subskrypcji. Wierzymy w was, że uda wam się to jak najszybciej zrobić. No to co, to tyle ze wstępu, bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania, a no i bym zapomniał, herbata w dłoń. 1 sierpnia 2022 roku Paalion został zbanowany przez hakera. Podobna sytuacja miała miejsce niewiele wcześniej, ponieważ Wojan 11 lipca również został zbanowany przez hakera. Jednakże Wojanowi udało się po bardzo długich i ciężkich bataliach wrócić na Wojanowice. Musiał przebyć aż 100 tysięcy kratek, aby dotrzeć do swojej wioski. Wiele przeszkód i godziny ciągłego chodu. Wojan nawet zaczął iść Neterem, gdzie jedna kratka odpowiadała 8 kratkom w świecie realnym. Pozwoliło mu to zaoszczędzić bardzo dużo czasu. Jednakże nie wiadomo, co będzie z Paalionem. Przy banie Paaliona haker był naprawdę zły. Paalion wcześniej zniszczył jego domek, co bardzo go rozcieczyło, co w konsekwencji skutkowało banem. Na początku ekipa Wojanowiczan była bezsilna. Nie wiedzieli, co będzie dalej i co zrobią kolejnego. Na szczęście Wojan wyszedł z pomocną ręką do Paaliona i postanowił on załatwić sprawę z hakerem. Najpierw Wojan zadzwonił do Paaliona, aby się trochę dowiedzieć, czy wie może coś więcej. Siemano, witajcie, tutaj Wojan i dziś będziemy dzwonić do Paaliona, ponieważ Paalion został w ostatnim odcinku zbanowany przez hakera i to jest jedyna forma kontaktu z nim. Nie mogę teraz do niego pojechać, więc nie mam jak mu pomóc. On też nie może do mnie przyjechać, żeby z mojego kompa normalnie sobie wejść na Wojanowice. No i niestety, nic więcej nie wiedział. Paalion sam był w rozsypce i starał pogodzić się już z końcem tej wspaniałej, kilkuletniej przygody. Zadeklarował Wojanowi, że zrobi wszystko. Najcięższe i najbardziej okrutne zadania, byleby była szansa na powrót do wioski Wojana. Wojan, gdy to usłyszał, bez zastanowienia poszedł porozmawiać z hakerem. Ale haker nie jest głupi. Oj, nie, nie, nie. Wie, kiedy ktoś jest miły, bo ma jakiś interes. Wiedział, że nie bez powodu Wojan nagle chce mu pomóc w odbudowie. No i jest dla niego miły. Wojan przeprosił za wszystkie działania, choć za kradzież oskarżył Nubka. I osobiście uważam, że to nie było zbytnio w porządku, bo może się to odbić nieprzyjemnie na Nubku. A pamiętajcie, kłamstwo ma krótkie nogi. Wojan powiedział hakerowi o celu jego rozmowy. Haker od razu powiedział stanowcze nie. W sumie co się dziwić. Wojan dostał szansę, a chwilę później obaj zachowali się źle w stosunku do hakera. Wojan robił wszystko, aby haker się przełamał i w końcu poszedł na ich propozycję. Wojtek nawet zaproponował, aby po odbyciu niesamowitych, ciężkich kar i zadań, Paalion dołączył do sojuszu i był żołnierzem hakera. Co początkowo nie przypadło zbyt do gustu hakerowi, choć po czasie zaczęło mu się to trochę podobać. Wojan w pewnym momencie powiedział bardzo, ale to bardzo mocną rzecz. Zadeklarował, że jeśli Paalionowi nie uda się przejść wszystkich zadań, to już nigdy nie wróci na Wojanowice i Wojan przestanie nalegać hakerowi. Może to mieć bardzo, bardzo złe skutki. Przecież jak wiecie, haker jest w stanie wymyślić naprawdę ciężkie wyzwania i zadania, przez co powrót Paaliona może być praktycznie nierealny. Co jeśli haker na przykład zabierze Paalionowi serca, zostawi jedno, wyrzuci 100 tysięcy kratek i ustawi tryb hardcore? Czyli po jednej śmierci Paaliona będzie już koniec. Zadania te mogą być naprawdę prawie niewykonalne. I to mogą być ostatnie dni Paaliona na Wojanowicach. Ale wracając do momentu, gdy Wojan zadeklarował, że Paalion zrobi wszystko, a jeśli on nie podoła wyzwaniom, to Wojtek odpuści hakerowi,
Haker wtedy się zgodził. Powiedział, że da Palionowi piekielnie trudne zadania. I nie bez powodu podkreśliłem piekielnie. Mój żołnierz, zgodzę się na to. Dam mu jeszcze jedną szansę. Super. Bardzo się cieszę, że udało mi się z tobą porozmawiać, że doszedłeś do prawdy, do dobrej decyzji, więc... Ale zaczekaj, to nie będzie takie proste. Będzie musiał wykonać naprawdę piekielnie trudne zadanie. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Pewnie moje zadania to przy tym będzie pikuś. No chyba... Przygotuj się. Przygotuj swojego kolegę. No chyba, że bardzo da sobie radę, co nie? To wtedy co? To wtedy zostaje w teamie żołnierzy hakera? Tak. Ponieważ to słowo nie musiało być przypadkowe. Mogło to oznaczać, że Palion będzie musiał wydostać się na przykład z Netheru. Od zera. Bez żadnych itemów i przedmiotów. Jest to bardzo, bardzo trudne, ale możliwe i zdecydowanie lepsze niż hardcore z jednym sercem. Survival, gdzie zaczynasz w Netherze, był bardzo popularny jakiś czas temu. I nagrywało go sporo youtuberów. Więc może tą drogą pójdzie nasza ekipa z Wojanowic? O tym przekonamy się niebawem. Wojtek przy rozmowie z hakerem powiedział dość ciekawą i ważną rzecz. Zaproponował mu, że skoro jest jego żołnierzem, to może mu pomóc w egzekwowaniu kary i zadań Paliona i go szpiegować. Co oczywiście jest podstępem do tego, aby pomóc Palionowi wrócić na Wojanowice. Ale haker o tym nie wie i niech tak lepiej zostanie. Bo jeśli załóżmy dowiedziałby się o tej całej akcji, że Palion i Wojan są razem w zmowie, to oboje skończyliby z banem, a wtedy zaczęłby się nowy sezon Wojanowic, ponieważ ani Palion, ani Wojan nie wrócili już by na Wojanowice. Obaj byliby zbanowani. Zostałaby tylko Kati i uwięziony Nubek, który nadal nie wydostał się ze świata hakera. Nowy sezon Wojanowic pewnie byłby już na nowej wersji Minecrafta. Obecna wersja to jest bodajże 1.16, a teraz mamy już wersję 1.19. Także trzymajmy kciuki, aby Wojan i Palion przeszli te trudne zadania. Nie mogę się już doczekać rozwinięcia tej sytuacji, bo może to być naprawdę, ale to naprawdę ciekawe. I tutaj widzowie mamy też dla was małą zabawę. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie proszę w komentarzu, ile razy powiedziałem w tym odcinku słowo Wojan, a ile słowo Palion. Jeśli ktoś wytypuje poprawnie jako pierwszy, to dostanie od nas suba na swoim kanale oraz przypniemy jego komentarz. A każda następna osoba dostanie po prostu od nas serduszko. Także widzowie, bardzo, ale to bardzo dziękuję każdemu, kto dotarł do tego momentu. Naprawdę bardzo dużo to dla nas znaczy, że oglądacie nasze filmy i mam nadzieję, że nadal będziecie to robić. Pamiętajcie łapce w górę, bo wtedy widzimy, że filmy nasze wam się podobają. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, zaraz 100 tysięcy widzów, no i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, ja byłem Oskar z kanału Lamimy.